tak wygląda jacht za $1. A tak wygląda jacht za $1 miliard. Aby się na niego dostać, musimy wykonywać różne zadania, które odblokowują tańsze jachty. Czy uda nam się to zrobić i czy zostaniemy miliarderami? Oglądajcie film do samego końca. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, zostaw lajka, jeżeli chciałbyś też zostać miliarderem. Spójrz, Szaku, na tą piękną łajbę! To jest twój jacht za $1. Jeszcze zatopiony, super. I przydałoby się go jakoś naprawić. W każdym jachcie mamy do wykonania jakąś misję, więc zacznijmy od tego jachtu. Mamy gąbeczkę, mamy szary beton. Rozumiem, musimy chyba załatać stary dziurę. Pyk, woda wypompowana. Wpadłem do wody. Wchodzę do środka, pyk, wypompowałem. A! Patrz, faktycznie jest tutaj dziura! Załatana! Co jest git? No już załatałem dziurę w środku. A tu z przodu, stary, jeszcze jest kolejna dziura. A, masz rację, masz rację. Pyk, naprawmy ten jacht. No i widzisz, jachcik chyba naprawiony, co? I teraz jak nowy. Możemy go odpalić. Gdzie jest tutaj jakiś zapłon? O, tu, 3, 2, 1, boom! Wow! Zombie na pokładzie! Zombie. Ty masz miecza? Tu są, mam miecz, dawaj, lecisz stąd. Leje, wryja, tak jest, wypadł. Zombie za burtą! No i co, dobrze. Wykonane, płyniemy dalej. A jak? Odpalaj tutaj drzwiczki, dzięki. No i lecimy dalej, płyniemy dalej, go! Wow! Stary, już za $100 000? Zgubiliśmy przycisk nawigacyjny, odnajdź go, aby dostać się na łódkę o wartości $100 000! O kurcze! Szukaj przycisku, stary. Dobra, kto pierwszy znajdzie przycisk, ten wygrywał łódkę. Patrz, co płynie! Tam był rekin, albo mi się przewidziało, albo tak, to był delfin, rekin. Albo rekin. Stary, o, dobra. Nie ma rekinu w Minecrafcie, przestań. Zaraz zobaczymy. Ej, mam tu przycisk, nie wiem, czy to ten. To ten myślisz? No. Nie wiem, kliknij. Ha! To on! Udało się, ale poczekaj! Skuter wodny i co? Musimy chyba przez te obręcze przejechać. Ja wskakuję, uwaga. 3, 2, 1, boom! Let's go! Pięknie, pięknie, na rekiny! Dwa diamenty dostałem za przejechanie kółka! Jesteśmy! Ale łatwo, widziałeś? Jestem najlepszy w przejeżdżaniu kółek. Szybko poszło. To są kolejne kółka w ogóle. No właśnie, może będzie kolejny jakiś jacht. Okej, tutaj jest napisane, że jeżeli jesteśmy głodni, możemy sobie coś zjeść, więc zobaczmy. Gdzie jest jedzonko jakieś? Jest beczka. Co myślisz, że w beczce będzie? Beczka jest pusta. Beczka pusta. Ale w środku, stary, zobacz w środku, co się dzieje. Torciki są, torciki. Hop. Gdzie jest głodny? Jaka uczta, zobacz! Możesz zjeść sobie kuraka, ziemniaka, rybkę, drugą. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co byście zjedli, bo ja na pewno zjem sobie steaka. Nic sobie nie zjesz, bo ja to wszystko zabieram do kieszeni. Steaka jednego. I będę jadł. Rybki trochę, pyk. I w skrzynce co jest? Ha! Am, niam. To mi się podoba. Jestem w niebie. Stary, ciekawe, czy rekiny biorą na ciastko. Rekin! No. Jak się woła rekina? Rekin. Jak się woła rekina? Musisz tak pociumkać, jak do kota. Kici, taś. Cici, rekin, rzucam ci ciasteczko. Dawaj. Ej, naprawdę tu jest stary rekin, patrz, pływa, przede mną jest. Nie! Mówiłem, że na moje ciastka się połasi. Ej, naprawdę tu jest rekin. Wow. Rzucam ciastka, zanęcam. Też zanęcam, lec, zobacz, pływa, czy gryzie. No nie. Rekin, ej, przypływa, ja ci tu zanęcam, tam jest też Szaku, marchewka. Stary, ja się go nie boję, mam dużo ciasteczek, idę go nakarmić, patrz, nakarmię go. Widzę. Chodź. Masz ciastka! Jedz ciastka! Szaku, uważaj na siebie, bo cię zje! Ja się boję podejść, ja wracam jednak. Masz miecza? Wal go w czosnek! Ej, mam, bez kitu mam! Kogo nie widzę! O, dobra, widzę go, płynę. Już jest po tobie, gościu! Nawet nie wiesz, a jestem znad morza, uważaj, z takimi rekinami być... to ją do czynienia! O! Na hita? Na hita, pat! Niesamowite! Dobry jesteś. Faktycznie masz z rekinami do czynienia. No ma się to coś. Dawaj, byko, bo trzeba płynąć na kolejny statek. Jestem. Ten już jest taki fajny, nie? Złotawy. No ten już tak ocieka dripem, bym powiedział. No. Dripem? Let's go! O! Kolejny statek. Ale jakie ładne deseczki w ogóle, stare. No, przepiękne. To chyba jest Mahoń. Musimy udekorować ten statek blokami, które znajdują się w skrzynce na dole. Kiedy to zrobimy, ukończymy misję i pójdziemy na kolejny statek. Let's go! Okej, okay. Widzę skrzynkę tutaj na końcu. O. I w tej skrzynce są dekoracje. Ale bajer, dobra, moja będzie zielona. Ej, oni naprawdę tutaj mają dużo kozackich itemsów. Wiśniowe drzwi, dobra, ja się zajmuję wstawianiem drzwi. Cyk, bloki łóżeczko. Diamentu. Tak, ty się tym zajmij, diamentami. Dobra, widzowie. Okej. Nie dekorujemy, tylko robimy sobie zbroję diamentową. Tu damy troszeczkę muzyczki, chyba jest blok muzyczny.
Cyk, tutaj też. To dół trzeba udekorować. W kuchni też musi grać, tak? Dajmy troszeczkę światełka, lampka jedna. O, bardzo lampka ładnie, druga, bardzo ładnie. Cyk. No i teraz to ma sens, cyk. Idę cyk, po kilof, trzeba cyk, wykopać ten cyk, kamień cały. Lampki są, cyk. Wiśniowe drzwi damy tutaj. Troszeczkę jest prześwit, ale nie szkodzi. To trzeba skopać, cyk. Co to jest, kibelek? Nie wiem co to jest, ale tu sobie urządzimy jeszcze coś takiego. Coś takiego. Troszeczkę na odwal się widzowie to robimy, ale musimy tą misję wykonać. Nieprawda, bez... ja się staram. Ty się starasz? Okej. Niech będzie. Się staram. Nie wiem co tu jest, ale 110%. Po raz stawiam to wszędzie. Gdzie się da. Globus Polski, cyk. Tutaj. Co ty robisz? Podłoga dekoruję, bo była szybka jak 150. Okej, to ja idę, może faktycznie te drzwi zamontuję jeszcze gdzie indziej. Tutaj damy drzwiczki. Gdzie robimy sypialnię, stary? Jaką sypialnię? No musi też gdzieś być sypialnia zrobiona, tak? Mam łóżeczka. Nie, na statku się nie śpi, na statku się pracuje ciężko, nie ma. Dobra, to ja mam pomysł. Zrobimy sobie sypialnię pod gołym niebem. Co ty na to, Szaku? No dobra, mam łóżeczka, mogę ci je dać. O, wiem, z przodu, tutaj zrobimy sobie sypialnię. Będzie taka chillownia, okej. Czekaj, to ja jedną zrobię tutaj, tam tutaj dwa łóżka. Tutaj też muzykę musimy zainstalować, pyk. O, tak zrobimy, hop. Podświetlimy troszeczkę rufę. Ej, tak dziwnie się ona podświetliła, bo tu są takie kafelki. No dobra, niech będzie, że będą lewitująca podświetlona rufa, okej. Jestem, halo. Nasza wyobraźnia nie zna granic, cyk. To jest sypialnia? No daj swoje łóżko, bo to jest chillernia, rozumiesz? Tutaj chłopie, pod gołym niebem śpisz, bo tu cały czas jest pogoda, cały ruch. Nie, ja nie będę spał pod gołym niebem, bo mnie komary pogryzą, także ja sobie to obuduję, o. Ale tam gadasz głupoty, pyk. Słyszysz? Ten beat? Co to było? Ale fajny. Let's go. Niech no, leci. To ma sens, mega fajne. No dobra, ale stary, jak zaliczyć tą misję? No jak, już udekorowaliśmy chyba, nie? No ale czy nam zaliczyło? No idę odpalać silnik. Tak jest. Okej, a to jakiś jest kozacki chyba już jacht. No, patrz, byliśmy w tamtym, co go podświetliłem. Patrz, jest ładnie udekorowany, stary. Widać go z kilometra, z mili go widać, o. Ta łódź jest naprawdę bardzo wysoka. Zbuduj się do góry, aby dotrzeć do przycisku. Gdzie jest, kurczę, przycisk, stary? O, ile fajnych bloczków. No i to mi się podoba. Wezmę sobie też kilka gąbeczek. Mamy lampki, mam jedną lampkę, więc możemy też to... To jest tak ciemno. Rozświetlić. O, stary, są skrzynki, kusza, strzały, żelazny napierśnik. O, tak. Netertowe nogawice, hełm. No i klasunia. Ja biorę też kilka... Co ty bierzesz w ogóle, stary? Ja biorę buty. Ja nie powiem ci, co biorę, bo będziesz zazdrosny. Fragment płyty, stół kartograficzny, jasny pył, niech będzie. Biorę wszystko. Płomienna różdżka, wziew smoka. Mogę ci dać jeden. Naprawdę? Masz takie fajne rzeczy? No dawaj. Czym wyżej, tym lepiej. Stary, tu zrobicie smok. Wow, zobacz, jak te jachty z góry kozacko wyglądają. Tam był ten za dolara, za chyba... 1000? 10 000? Na tamtym byliśmy już, nie? Czy nie? No tak, ale stare one są brzydkie! Nie podobały mi się! Tu też jest kozacki jakiś tytanis. Okej, musimy wskoczyć teraz do góry. Chyba. Okej, jesteśmy już na samej górze. I gdzie jest przycisk? Jest sama góra. Jest i przycisk! Czy jesteś gotowy zwiedzić kolejny jacht? Let's go! No i super, nie OMG! Jak jestem pierwszy! Ale poczekaj! Bo pewnie, stary, zaliczysz misję, jak przelecisz to wszystko. Dobra, faktycznie, mogę zaliczyć tą misję. Poczekaj, wyskakuj, na razie nie zaliczamy tej misji. Zwiedźmy sobie ten jacht, bo jest kozacki. Wow, stary, Dzień dobry, czerwony dywan. Ile tu osób może podróżować? Ej, ale słabo to wygląda, stary, w środku. Tu jest taki kącik dla zakochanych. Nie kwiatuszki, można sobie buzi dać. Czekaj, poczekaj. Siadaj. Siadam. Przystojniaku, jak ci chcesz się z rybą całować? A ty z marchewką! Lecimy dalej! Ej, ale mega biednie, ja uważam, że jest, stary, mega biednie. Ale to jest taki przeogromny statek. Już taki już cruiser bym nazwał, nie? A co jest pod nami? Aha, ty tak to zrobiłeś pod nami? Dobra, nic. A nic nie ma? Ej, naprawdę taki lichy? Dobra. Czyli w sumie ten helikopter jest tą całą wartością tego statku. Ja lecę helikopterem, coś gadasz. Patrz się na mnie z góry. No. I kontroluj. Patrzę. I kontroluj, dawaj, czy dobrze lecę. Let's go! Góra, co ty robisz? Jedno! Spację wcisnąłem! Helikopter w ogniu! W wodzie bardziej, dawaj! W wodzie. Dawaj! No. Ej, niesamowite! Udało mi się, stary! Daj, góra! No, brawo! Let's go! Prawie w latarnię walnąłem! Koło brzeską! O, już go... Nie! Uważaj, nie tykaj nawet, to jest stary święta latarnia. Go. Gdzie ty jesteś? Tu jest jeszcze jeden ten okrąg. Onion ring!
Onion ring, dawaj. Widzę, widzę, lecę po niego. Wow, udało się chyba. Już, już, i rekin na start przed nami. Gdzie, gdzie, gdzie? Patrz, tu, tu jest, z przodu. A! Dawaj go, teraz, teraz, teraz. Ja dawaj, rekin, nie wpadł, ja się ciebie nie boję. A! To delfin dostał plombę przez rekina, no. Bo rekin jest tam dalej, no, nie bij delfinów. Nie chciałem przecież, ale mnie zestresował, tak? Ła, bije mnie delfin, no weź go, zabierz. Nie, jest dobrze. Zabije mnie delfin. Dobra, ci wodę odessam, chamie, i co teraz? Dobra, ten rekin jest tragiczny, ale do ciebie nie podpływa na chwilę. Żeśmy zabudował kasztanie. No bo myślałem, że on podpłynie do ciebie. Stary, dobra, patrz, tu jest basen. Basen w jachcie. Kozacko, nie? I to nie byle jaki, stary, są nie leżaczki. Byle jaki. Dawaj, idziemy dalej, w koło zobaczymy. O kurcze, to to ma sens. Takie życie, jak w Madrycie. Ale panie, tu jest sala bankietowa. I ale to jest tu kuchnia. Jest basen kryty. Woo! I na bańkę. W buciorach do basenu. Nie no, zakochałem się. Piękna sprawa. Tak, proszę, ja muszę taki mieć. To jest jacht chyba za 750 tysięcy, byku. Kumasz? Tu są marchewki w złocie. Marchewki złote? Ociekające złotem. Ale trza. Mam o, jakieś ciasto mocno dyniowe. Chodź na daszek, zobaczymy co się dzieje. Złote jabłka. Tarararara. Idę na górę. Wow, wow, wow. No i kurczę, będziesz zazdrosny w tym momencie, gościu. Byk. Gościu, patrz na to, co mam na dupie. Stary, ale ja mam netterytowe. Co ty mi co? Bierzesz? No, co to było na środku? Nie pokażę. No weź, proszę. Jajoniuchacza! Jajoniuchacza, który za jakiś czas może urosnąć nam. Jaki okay. Niuchacz? Wziąłeś wszystkie skrzynki? Tak, niuchacz to jest taki to fajny potwór, który wskazuje ci, jaki surowiec jest pod ziemią. Może na przykład emeraldy by wąchać, tak mi się kojarzy. Ej, to mega fajny niuchacz, no. Ta, ale on chyba tylko rośnie na trawie, a my go posadziliśmy w statku. Dobra, stary, ja wskakuję na fotel kapitana i odpalamy. 3, 2, 1, go! Wow! Miliard dolarów jacht! To jest to! Ale tu będzie grubo, stary, są już ludzie, wow. Patrz, kuchciki, villagerowie. Oni tu mają dosłownie wszystko. Ja pierdzielę, patrz, jest w skrzynkach. Co? Ale oj. Wiksa! To i będziemy bogato płacili tym villagerom, tymi diamentami za wszystko? Możemy, patrz stary, oni, każdy coś ma dla nas. Siema villager, co masz dla mnie? Mocne, o kurcze, o kurcze, łuki, dobra. Ta ruda, 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 ono tu. Pokaż co tam masz do kupienia. Łódź podwodna, nie wytrzymam. Nie, kłamiesz. Submarina kupiłem, motory, tratwa. Żartujesz, zmyślasz, niemożliwe to jest. Wow, zobacz, co mam w ręku. Stary, tu jest wszystko. Wale na banie, od razu łódź podwodną wodować. Wow. Widzowie, czy wy to widzicie? Zostawcie łapeczkę w górę, jakbyście się chcieli poruszać taką łodzią podwodną. Przepłynąć czymś takim. Normalnie, radary są wszystko. Ej, mega mocna rzecz. Nie ma co gadać. Ale okej, 10 na 10. Nie, zginę. Zginę, bo tu nie da się oddychać. Za to. Zobacz, szaku, przez balkon. Gdzie ty jesteś? Jestem z drugiej strony chyba. Płynę tratwą do ciebie. Za tobą jestem, kasztanie. Bo ja nie mogę w ten jacht wejść, tragedia. No dawaj do mnie. Ej, jaki... Ej, zniszczyłeś mi, tak, jak zawsze. No i ja będę, jestem niszczycielem, o to chodzi. Aha, i ty se wszedłeś, tak? Normalnie? No a co ty myślałeś? Bo ja jestem szefem. Ja pływam jachtami. Trzeba mieć na to kurs sternika jachtowego, gościu. Nie, no, trzeba być tylko z koło brzegu. Jestem szef Uncio Muncio, kurde blaszka. Dobra, ty se siedź na tym swoim jachciku, co mi go ukradłeś, po pierwsze, co mi go ukradłeś, tak? A ja idę se kupić coś nowego, czołg. Co my mamy jeszcze takiego? O kurcze, o, skórzane spodnie fioletowe, ale będę designerem. Dobra, jestem motorem, jeżdżę po jachcie, a ty coś gadasz. To serio? Jest dopiero inny level. Co mi zabronisz? Lecimy! Tylko co chwilę się w sufit wpierdzielam, ale to nic. Okej, okay, ruda, co ty jeszcze masz do sprzedania? Kajak! Nie wierzę! I ma jeszcze, o kurcze, poduszkowiec. To mi się podoba. Poduszkowiec może być mocny, no. I samochodzik, poduszkowiec, ponton. To jest też mega fajne, biorę. Mały jacht i u rudy to chyba tyle. Szaczku, co mam dla nas misję, chodź. Masz coś dla mnie? Weźmy pierw, popływajmy naszym poduszkowcem. Nie mogę wskoczyć w poduszkowiec. Zabrałeś mi go! A dobra. Co teraz? No patrz, co teraz? Ci? Ej, stary, mega mocny jest i szybki to poduszkowiec. Patrz, co teraz, facet! Dobra, zestrzelę cię, zestrzelę cię! Nie trafisz! No dawaj! Au! Chyba trafiłeś. Stałeś? Chyba trafiłeś, no. A widzisz? Masz ale to bajer. Ten jetpack jest kozacki. Patrz teraz, jeszcze stawiamy. Hop! No, no, no.
Szybka motorówka, mini jachcik. Tam, 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 to jest taram. Szybkie, stary, patrz co ja z tą robię. Nie no, twój jest zdecydowanie szybszy. XD. No. To jest prędkość powietrza, bo jestem władcą wiatru jak w Awatarze. To co, Szaku? Może jakiś duelek? Kto zostanie władcą tego jachtu? No, no dobra, dobra. Ale w jaki sposób? Na miecze. Tradycyjnie. Nie ma problemu, widzowie. Wy to widzicie, to co ja mam w ręce. No i już jest po nim. Gdzie ty jesteś? No to znajdź mnie. Dobra. To wsiadam w mój helikopter. Będziesz mnie helikopterem szukał? Dobra. Tak. To spotkajmy się gdzieś na szczycie statku. No i gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tych kominach. Już. Już do ciebie wchodzę, wariacie. Widzę go, widzę go. Okej. Tak, zżarłeś marchewkę? Hamie? Jest po tobie. Tak! Jak na dwa hity! Tak się wygrywa $1 000 000! Dziękuję bardzo! Zostajesz właścicielem tego statku. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał, no i oczywiście wbijajcie do Szaka, on tam nagrywa codziennie Roblox, link do jego kanału macie w opisie, trzymajcie się, hej!